Dzisiaj kolejny odcinek. Jest ze mną Filip, prowadzący kanał Michalowczak 85. A za nami jest to Case MX120. Mamy go od około 5 lat. Żadnych problemów z nim nie było. Case jak na swoje lata jest bardzo komfortowy i bardzo wytrzymały. A który to jest rok? Jest to rok 99. 99. Dobrze. A zaprezentujemy, zobaczymy co w nim siedzi. Zapraszamy. MX stojący za mną to ciągnik produkowany w latach 1997-2002. W całej serii stosowane były silniki Cummins 5,9 litra, sześciocylindrowe, turboładowane. Modele MX 150 i 170 miały również intercooler. Moc modelu, przy którym stoimy, czyli MX 120, to 124 konie mocy maksymalnej. Pompa wtryskowa, filtr paliwa, wlew oleju, miernik poziomu oleju, pompka ręczna, kompresor klimatyzacji, filtr powietrza. Z prawej strony widzimy rozrusznik, dużą turbinę, filtr oleju, alternator i tutaj mamy sprężarkę do układu pneumatycznego. Wentylator, jak widzimy, jest wiskotyczny, czyli załącza nam się pod wpływem temperatury. Ciągnik oparty jest o konstrukcję ramową. Jest to jedna z poduszek, która utrzymuje cały silnik w ramie. Z prawej strony pod wejściem mamy skrzynkę na akumulatory oraz skrzynkę narzędziową. W ciągniku zastosowane są dwie chłodnice. Jedna odpowiedzialna za chłodzenie głównej cieczy silnika, a druga, podwójna, chłodzi nasz czynnik chłodzący układu klimatyzacji oraz olej hydrauliczny. Z przodu maski widzimy osuszacz układu klimatyzacji, obok zbiorniczek wyrównawczy płynu chłodniczego. W serii MX występowała jako opcja również oś amortyzowana. W egzemplarzach używanych niestety rzadko można trafić, jednak w tym mamy tutaj możliwość obejrzenia, jak to pracuje. W egzemplarzach modelu MX często występuje wyciek ze zwolnic, niestety trzeba tego pilnować, dolewać oleju i w miarę możliwości te uszczelniacze naprawiać. Tył ciągnika, więc trzypunktowy układ zawieszenia. Widzimy haki trzeciej kategorii, uniesie 5870 kg. Wytetek pompy to 109 litrów na minutę, 208 barów, przesuwny zaczep transportowy, wałek odbioru mocy z możliwością przełączania prędkości z 540 na 1000. I Filipie, u góry co tu mamy? Mamy trzy pary wyjść hydraulicznych. Gniazdo hamulcowe jednoobwodowe oraz dwuobwodowe. Gniazdo 7-pinowe. Gniazdo 12V 3-pinowe. Oraz ociekacz. Tutaj mamy chyba wlew oleju do przekładni, co? Tak, jest to wlew. Tutaj jeszcze zauważyłem, że jest czujnik położenia ramion. Z lewej, pewnie z prawej tutaj też jest. Mamy regulację podnośnika z zewnątrz pojazdu, góra-dół oraz włączanie i wyłączanie wałka WOM. Zbiornik paliwa o pojemności 265 litrów. Ciągnik wyposażony jest w przekładnię 16x12, 16 biegów do przodu, 12 do tyłu z możliwością odblokowania czwartego biegu na wstecznym. Czyli są 4 biegi główne oraz 4 półbiegi. I 4 półbiegi. Tak. No. I próbowaliśmy tutaj cofać na czwartym biegu, ale... Tak. Normalnie się włącza, ale rewers jak się do tyłu, to nie reaguje na tym czwartym biegu, czyli możliwość odblokowania jakaś jest tutaj. Słyszeliśmy, że tak, jest to możliwe do odblokowania i dużą szybkość można osiągać wtedy na... Zgadza się. Na wstecz. Dobra. Dalej mamy gaz ręczny, przycisk od podnoszenia z możliwością bezpośredniego podnoszenia oraz opuszczania podnośnika. Czyli się klika i on idzie w górę na maksa albo w dół na maksa. Trzy dźwignie sterujące rozdzielaczem wyjść hydraulicznych. Tutaj widzimy, że polega to na tym, blokujemy ostatnią pozycję pływającą. Mamy tylko dostęp do podawania ciśnienia na plusowe gniazdo lub minusowe. Po odblokowaniu możemy
doprowadzić dźwignię do pozycji pływającej. I przy każdej tej dźwigni tak samo to wygląda. Włączanie wałka odbioru mocy, wyłączanie. Tutaj mamy automat wyłączania wałka, czyli po podniesieniu podnośnika może nam się wałek wyłączać, ponownie włączać po opuszczeniu. Mamy tutaj pokrętło od regulacji głębokości podnośnika oraz regulacja siłowa podnośnika. Zmiana obrotów wałkową z 540 na 1000. Blokowanie tylnego dyferencjału oraz załączanie przedniego napędu, automatyczne bądź na stałe. Szybkość opuszczania podnośnika, regulacja siłowa i tutaj wysokość podnoszenia. Widzimy godzinę oraz który półbieg aktualnie jest włączony. Widzimy przepracowane moda godziny, niżej ilość paliwa w zbiorniku, na środku kilka opcji, m.in. prędkość jazdy, prędkość wałka, przejechany dystans oraz przepracowana powierzchnia. Po prawej stronie niżej temperatura silnika. Uruchamianie świecy płomieniowej, przełączanie świateł, regulacja kierownicy w dwóch płaszczyznach. Możemy regulować w ten sposób oraz wysuwać, wsuwać. Mamy teraz jedynkę i pierwszy półbieg. Tak jest. Drugi półbieg, trzeci, czwarty. No, przełączają się fajnie. Patrzymy teraz drugi bieg. Wspomaganie lekko. Dźwignię pod ręką wszystkie. Tutaj podnoszenie. Opuszczanie, tak? Podnośnika. Gaz ręczny, możemy sobie ustawić. Może zawrócimy, bo tam płoto. A, to jest płoto, to zawrócimy. Co tu można więcej powiedzieć? Co tu można więcej powiedzieć? No właśnie, dużo powiedzieliśmy o tym. Co się znajduje po prawej stronie. Tu jeszcze kierunkowskazy przy kierownicy, no ale to już takie szczegóły. Światła też były pokazane. Ciągnik sześciocylindrowy. A, o wadze jego nie powiedzieliśmy. Rewers działa płynnie. Zmiana kierunku jest. No i tu można jeszcze powiedzieć, że przy dźwigni zmiany biegów z tyłu mamy przycisk, który umożliwia nam płynną regulację półbiegów na czwartym biegu. Nie mamy wtedy takiego odczuwalnego szarpnięcia, tylko biegi zmieniają się bardzo płynnie. No naciśnie to generalnie on nie wysprzęgla, nie nic. Tylko wspomaga przerzucanie półbiegów na czwartym biegu. Aha, i wtedy one już nie są tak gwałtownie zmieniane, tak, tylko płynnie. Chwilę jeszcze. Czyli jedziemy sobie czwórką w transporcie, tak? Tak. I trzymamy go i przełączamy półbieg. Półbieg, tak. I wtedy przy zwiększaniu czy przy zmniejszaniu półbiegów, no ciągnik po prostu płynnie zmienia te półbiegi. Aha. Ale to ciekawostka. Tak. Jest to bardzo wygodna rzecz. Dodam jeszcze, że zapytałem na Facebooku o ten model innych moich obserwatorów, żeby dotrzeć do jakiejś opinii na ich temat. I dostałem kilka fajnych komentarzy, które teraz widzicie na ekranie. Pozwoliłem sobie je udostępnić, żebyście mieli jakby taką rzeczywistą opinię i faktyczną, jak co myślą o nich użytkownicy. Także tutaj kilka fajnych wskazówek na temat kupna, nawet jakieś ceny napraw tutaj się pojawiły, także można sobie przeczytać. Będziemy kończyć ten odcinek. Bardzo Ci dziękuję, Filipie, za udostępnienie ciągnika. Zapraszam serdecznie na Michaloczek 85A. Tak, tam można zobaczyć pracę również, które wykonuje ten traktor, jak i inne. Zapraszam serdecznie. Tak jest, bo to nie jest jedyny traktor w gospodarstwie, także inne też się pojawiają. U siebie tylko nagrywasz, czy gdzieś też i pojawiają po się? Po okolicy też. Zbiornik paliwa o pojemności 265 litrów. Stwierdziłeś to, jak spojrzałeś do niego do środka. Ładnie warczy, nie? No nie słyszę. Co? Jak familia, czy... Ty. Arrivederci. Arrivederci.